Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty. Wielkimi krokami zbliża się letnie Grand Prix 2021. Z tej okazji więc przygotowałem dla Was kącik historyczny, nawiązujący do skokowych wydarzeń sprzed lat, które miały miejsce na Igelicie. Będzie to odcinek przybliżający wyskok Krystiana Długopolskiego z 2005 roku podczas zawodów letniego Grand Prix w Hinterstarten. Przy okazji pokrótce omówię też sylwetkę tego zawodnika. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić Was do oglądania. Dodam jeszcze, że przez czas letni zapewne takich kącików pojawi się jeszcze kilka. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Krystian Długopolski urodził się w Zakopanem dnia 3 sierpnia 1980 roku. Jak wielu z Was zapewne wie, jest synem narciarza, którego przez 15 lat mogliśmy zobaczyć w polskiej kadrze w kombinacji norweskiej, sędziego FIS, czyli Kazimierza Długopolskiego. Trenerem Krystiana z młodszych lat był Piotr Pawlusiak, który był związany wówczas z zakopiańskim zespołem szkół mistrzostwa sportowego. Długopolski junior należał do klubu AZS AWF Katowice. W kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata zadebiutował 27 stycznia 1996 roku w rodzimym Zakopanem. Nie udało mu się jednak przejść ich pomyślnie zarówno przed pierwszymi zawodami tego weekendu, jak i drugimi. W kolejnym sezonie, czyli 96-97, zapunktował w kilku konkursach Pucharu Kontynentalnego, co poskutkowało zabraniem go przez ówczesnego szkoleniowca reprezentacji Polski Pawła Mikeskę na Mistrzostwa Świata w Trondheim. W Norwegii na normalnej skoczni zajął 44 miejsce, a Polska w drużynie była dopiero na 10 miejscu, mimo całkiem dobrej formy Roberta Matei i Adama Małysza. Do konkursu najwyższej rangi, czyli Pucharu Świata, Długopolski po raz pierwszy zakwalifikował się przy okazji pierwszego weekendu sezonu 97-98 w Lillehammer. W drugim konkursie zajął ostatnie, 50 miejsce, po skoku na 81 metr. Pierwsze punkty światowego czempionatu udało mu się zdobyć jeszcze w tym samym sezonie, w Sapporo, gdzie zajął 28 miejsce. Miał też występ w konkursie indywidualnym Igrzysk Olimpijskich w Nagano na normalnej skoczni, tam jednak zniknął w odmętach tabeli po marnym skoku na 61 metr. Potem przez parę lat skakał niestety mizernie, a skutkiem tego było przybicie do niego łatki buloklepa, bo tak zapewne nazywają go niektórzy fani skoków narciarskich. Jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to można zaliczyć do nich zdobycie letniego Mistrzostwa Polski w 1998 roku z ciekawą stawką zawodników w tle. Drugi był na przykład Czech Jakub Janda. Oprócz tego udało mu się zdobyć brązowy medal na normalnej skoczni w Tarvisio w 2003 roku w ramach Uniwersjady. Na kolejne punkty Pucharu Świata przyszło mu jednak poczekać do turnieju czterech skoczni 2004-2005, gdzie zajął w Oberstdorfie 28 miejsce. Film o wydarzeniach z tego konkursu nagrał niegdyś Rudek, link macie w opisie. W kolejnych konkursach tej czteroczęściowej rozgrywki nie przebrnął jednak kwalifikacji. Prawdziwy przebłysk miał jednak miejsce na Igelicie. Rozpoczyna się letnie Grand Prix 2005. W szeregach naszej redakcji data pierwszego konkursu indywidualnego jest ważna. To 7 sierpnia 2005 roku. Po pierwszej serii mieliśmy zaskakującego prowadzącego. Najlepszy skok oddał bowiem Rosjanin Ildar Fatchulin i po uzyskaniu odległości wynoszącej aż 106 metrów okupował szczyt tabeli. Drugi był Janne Ahonen, obrońca zdobytej dwa razy z rzędu kryształowej kuli, który skoczył 5,5 metra bliżej, a trzeci Tomasz Morgenstern 100 metrów. Najlepszym z Polaków nie był ani Robert Mateja, ani nawet Adam Małysz, tylko bohater odcinka Krystian Długopolski. 12 po pierwszej serii z odległością 98,5 metra, zaledwie o 1,5 mniej niż Morgenstern. Do podium tracił 4 punkty. W drugiej serii Robert Mateja spadł z 24 na 28 lokatę, Adam Małysz skoczył dobrze, bo 100 metrów i awansował na 18 miejsce, a Krystian Długopolski popisał się chyba skokiem życia w zawodach najwyższej rangi. Świetne 104 metry i prowadzenie przez dłuższy czas. Nie pobili go ani Janne Ahonen, ani Michael Neumayer, ani Robert Kraniec, ani Matti Hautamäki, ani Michael Urman, ani Andreas Koffler, czyli czołowi wówczas przecież zawodnicy. Między tymi wszystkimi skokami petardę zdołał jednak odpalić będący 9 po pierwszej serii Wolfgang Loitzl. 106 metrów. Tomasz Morgenstern i Janne Ahonen na koniec zawodów zdołali utrzymać odpowiednio swoje trzecie, jak i drugie miejsce. Na szczycie skoczni pozostał jedynie Ildar Fatchulin. Skoczył dobrze.
ale to nie wystarczyło niestety na podium. Rosjanin spadł na czwarte miejsce, a Krystian Długopolski zakończył te zawody na szóstej lokacie ex aequo z Jakubem Jandą. W kolejnych zawodach cyklu Grand Prix Polak spisywał się już przeciętnie, choć patrząc na poprzednie lata kariery, to jak na siebie całkiem dobrze. 19 w Einsiedeln, 17 w Courchevel, 29 w Zakopanem i 26 w Jakubie. To wszystkie zdobyte przez niego punkty dające mu w klasyfikacji LGP 27 miejsce. Następny sezon zimowy nie był już udany dla Krystiana. W większości konkursów, w których startował, nie przebrnął nawet kwalifikacji. W nocnym konkursie w Zakopanem był 48. Od 2010 roku działa dla skoków narciarskich w Tatrach. Rekrutuje i trenuje z najmłodszymi skoczkiniami narciarskimi. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Podnarty, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawienia łapki w górę pod filmem, śledzenia naszego fanpage'a i profilu na Instagramie. Pozostaje mi życzyć miłego robloxowania. Peace.